We have declared war on But we don't plan to surrender either. March 5th, 2052, the United States disaster sweep loose. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Fallout Tactics. Moi mili, co tu się stało do tej pory, to tylko sprzedałem po prostu rzeczy. O, zszywasz, tu jeszcze musisz mieć splówkę. Posprzedawałem rzeczy, mam trochę kasy, prawie 6 tysięcy, niestety jest to dosyć mało, ale nie szkodzi, póki co, bo muszę zwiększyć mu umiejętność handel. Na razie jest na 40, ale będzie miał więcej, tylko póki co muszę niestety w broń. W sumie nie, w lekarza trzeba będzie zainwestować. I co, moi mili, już jestem po briefingu, także wychodzimy na mapę świata. Jeszcze sobie szybko save'nę i lecimy. No come on. Lecimy do Rock Falls. W którym to mieście? Czy po prostu w rejonie? Nawet nie wiem, jaką wybrałem porę dnia. Spocznij, dzień. Czas sprawdzić twoje umiejętności. Raporty donoszą o dużym zgromadzeniu bandytów w jednym z ich głównych obozów. To daje nam szansę na sparaliżowanie ich aktywności bez uganiania się po pustkowiach. Nie będziemy tolerować ich obecności w naszym regionie. Wywiad dostarczył nowych informacji. W obozie znajduje się urządzenie zdobyte przez bandytów na nowym wrogu. Nasi skrybowie bardzo chętnie by je zbadali. Podczas tej misji masz dwa zadania. Pierwsze z nich to odzyskanie urządzenia. Drugie to eliminacja wszystkich bandytów w rejonie. Nadeszła pora, by mieszkańcy Pustkowia zrozumieli, że w tej okolicy jest jedna siła. Nie wolno wam brać jeńców. Zrozumiano, kadecie? Chcę, by ich kości bielały w słońcu pustyni. Nie możecie zawieść. Odmaszerować! Jak się rozpędził? Dobra, moi mili, mapka. Co tu mamy? Tu jest główna brama kompleksu. Tu są stary magazyn paliw. To jest prowizoryczny budynek. Jest tutaj siedziba głównego bossa. A tu jest w poprzednim ataku na tę część ogrodzenie jest w kiepskim stanie. Może uda się znaleźć w niej wejście. No zobaczymy. Muszę przemknąć okno, bo słońce tutaj wpada. I nic nie widzę. Moi mili, tu jesteśmy. Siema, siema, oczywiście quick saving, skradanko, mapeczka, co tu jest do zbadania, to są takie podstawowe rzeczy, żeby się rozejrzeć po okolicy. Oczywiście ja nic nie widzę, bo jestem tutaj ogrodzony, w tych ruinach tego budynku. Mięsko i nuka cola, a właściwie sobie wypijemy, a co? Gulp, całkiem niezła. Szkoda, że nie spłodzona, bo nie ma podłączenia do prądu. Ale nic nie szkodzi, dobra. Zwiadowcą Aldararem pójdziemy. Tryb defensywny. Kto gdzie jest? O, tu jest kolo. Drugi. Tu jest kolo. Łoż ty w mordę kopany. W sumie gdybym go tak przeatakował. O właśnie. No! Będę to! A nie było w sumie tak źle. No dobra. To jest kała, proszę Państwa. Dobra. Tu jest ten kolon, gdzieś się ukrywa. Wykryto. Potrzebuję. O! Nie było tak źle, a teraz? Było blisko, ale dobra. Pod kontrolą. Wszystko już, tak, chyba. Dobra, strzywacz, pozbieraj tu ich. Z nich. Dobra, potrzebuję resztę drużyny. Niech ona przyjdzie tu. Ja pójdę obadać sytuację tam. Trzeba się wczuć w postać. Czyli ja. Aldoror. Taką seryjkę wyrwałem po wybiechach.
Reload. Tu ktoś biega. Tam ktoś biega. Łooo! Aha, to jest główna brama. Główną bramą chyba się nie dostaniemy tak łatwo. Na tym poziomie zwłaszcza. No, strzelacz. Come on. Kałaszek, bardzo pięknie. Nie tyle już kałaszek, co amunicja z kałaków jest mi bardzo potrzebna. Bo... wiadomo, jest potrzebna. Bo się często używa. Gdzie ty idziesz? Aha. Tam ktoś chodzi jeszcze. Całkowicie wyleczono, dobra. Pytanie, czy ktoś tu jeszcze jest. Lunetka, podejdź no. Jack, też podejdź. Lunetka, czemu ty się nie skradasz? Zapytowywuję. Szybki sejwik. Tu ktoś jest, czy ich wszystkich wyeliminowałem? No, brawo. Alarm. Pięknie. Łoż ty, kurde. Świetna strategia po prostu. Ninja! No. Dobra. Strzywacz. Ja sobie przeładuję w razie czego. Ile mam amunicji? 128, dobrze. Git, ale weźmiemy w razie czego. Nie, to jest tylko pistolecik. Dobra, luneta tu. Robin przy tej ścianie, będziesz osłaniał tyły. Strzywacz ty przeszukaj. Nie jest póki co źle. Tak powiem, więcej jest bardzo dobrze. Aha! Gram sobie na innym save'ie. Tu jest dwóch? Czy to jest są jego członki? Gram sobie na innym save'ie na trybie twardzielu, czyli nie mogę zapisywać, tylko w bunkrze mogę zapisać. Ale gram na poziomie normalnym tam i słuchajcie, jest genialnie, polecam to rozwiązanie, ponieważ na poziomie normalnym przeciwnicy są dosyć łatwi, a jest dwa razy więcej doświadczenia, także podczas tej misji ja miałem chyba siódmy poziom, a tutaj mam trzeci, no właśnie, siódmy albo szósty, nie jestem pewien dokładnie, ale po prostu już wymiatam po prostu, bo mam bardzo wysoko broń palną chyba na 130, także po prostu prosto się grali, powiem szczerze. Dobra, zaznaczmy wszystkich. Chodźmy. Jak to mówię, szybki quick save. Dobry, szybki albo quick. Aha, i co chciałem powiedzieć, jako ciekawostkę powiem jeszcze, że z kumplem gadaliśmy dawno temu. I chcielibyśmy, żeby właśnie Fallout 3 wyglądał tak jak Fallout Tactics po prostu, a miał wszystkie... A miał wszystkie jakby cechy Falloutów 1 i 2, żeby te były questy normalne. Ale niestety tak nie jest, szkoda. I Fallout 3 wygląda jak wygląda. Aha, druga ciekawostka, gram też sobie w Obliviona. Po raz kolejny. Po raz drugi chyba. Z dodatkami, bo sobie zakupiłem. I faktycznie, Oblivion wygląda całkiem nieźle na ten silnik i nic nie mogę mu zarzucić, ale żeby po prostu ludzie z Bethesdy robili Fallouta, to tak trochę im według mnie nie wyszło i chyba nie o to chodziło w Falloutie 3, żeby on tak wyglądał i... No i nie bardzo. Mi się Fallout 3 po prostu... To nie to właśnie. Ja chciałem, żeby właśnie wyglądał tak jak tutaj Tactics, żeby miał tą grafikę jak Tactics, a... A po prostu całe wnętrze, jak jeżeli mogę tak się wyrazić, właśnie Falloutów 1 i 2. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Zrobili jak zrobili. To będzie akcja. No właśnie. Pięknie. Jax, podejdź no. Halo. Pięknie. Tu jest kolesiówka.
Zaraz ją wykurzymy. Kurde. Będzie mi tu bruździć. Łoszczy. Dobra. Ale najważniejsza rzecz zrobiona. W sumie jest łatwiej. Zobaczę, czy ja mam tryb. Trudny, no trudny, dobrze. Tryb. A ciągle z tym trybem. Nie wiem, co mi chodzi. Poziom. Chodzi mi. Dobra. Moi mili, zrobimy taką akcję, że chyba ja ze zszywaczem pójdę tajemnym przejściem, a reszta pójdzie główną bramą, bo i tak muszę ich tam wybić. No choćby dla expa i dla wyposażenia. O, kałaszek znowu, pięknie. No ja ze zszywaczem, bo ja jestem całkiem niezły, a w razie gdybym dostał, to zszywacz mnie poskłada, a ci mają tutaj steampaki i jest ich trzech, troje, bo luneta idzie z nimi. Także luz. Dobra, to my idźmy tu. A reszta odmaszerować tutaj. Będą się przejść tutaj. Dobra, wybiegnijcie tu. Ja pójdę po tą skrzynkę. To jest skrzyneczka. I bandyta. Bandytka dokładnie. Połączę kolejny. Aha, i tutaj na początku warto w tych pierwszych misjach początkowych właśnie zbierać zszywaczem, gdyż on zbiera, a później, jak już dostaniemy samochód, jak mówiłem, wszystko pakować do samochodu i tam po prostu z samochodu zszywacz sobie będzie brał, także tylko tutaj w początkowych tych misjach jest problem z 66, bo tutaj ktoś chyba łazi. O, jest właśnie koło. Oj, wykryto pułapkę. Moje mele. Warto właśnie patrzeć, jeżeli wchodzimy na jakiś nowy rejon. No właśnie, 66 już mam. Pięknie. Poziom trudny? Tak. Kurde. Mistrz. Jakie mam w ogóle stety? Nie mam kamikaze. Co jest mam? No dobra. Jeżeli nie mamy poziomu wystarczającego pułapek, to miny po prostu prawym przyciskiem i ona powinna wybuchnąć. Lada moment. No właśnie. Także to jest taki manewr. No. Dobra. O, widzicie. Pięknie. Tam ktoś łazi na górze. Niech ja wykrywam pułapki jeszcze. Postać automatycznie powinna się zatrzymać, jeżeli my pułapkę wykryje. Sprawdźmy to. A nie, to jest. To jednak nie. Wow. A, to tego nie muszę w sumie. Ale to bym chciał rozwalić. I pójdziemy ten. Zszywacz, gdzie ty jesteś? Come on. Tu ktoś jest. Oni są na dole, po tamtej stronie. No, przepraszam. Za to uderzenie w mikrofon. Ty, zszywacz, kładź się też na ziemię. Może ich rozwalę, może nie. Sejwnijmy. Ale kto ich widzi, powiedzcie? Dobra, teraz druga ekipa. Ekipa śmierci! Nie wiem, czy widać mnie, czy nie. Nie widać mnie, pięknie. Jax, lunetka i Robin tu jest. Robin niestety ma bardzo słabe te 7x73, należąco ma. Więc ty, Robinie, raczej będziesz takim ostatnią deską ratunku. A tu kto łazi? A, to taki ten jest, patrol. Tutaj. Dobra. No i właśnie, kurde, nigdy nie używałem min. Znaczy, w trybie dla jednego gracza nie używałem min, bo często się zakładało pułapki na przykład w drzwiach, na mapach, w trybie multiplayer, także fajnie było, fajnie, tak, fajnie, fajnie. Bo tam można było mieć chyba po 3 postacie, także robimy postacie sobie normalnie, przed grą, tak do końca, bez problemu, że tak powiem. Czasami ustalaliśmy poziom, który ma.
i w zależności od poziomu, od wyposażenia, od umiejętności, postać miała tam jakąś wartość, tak jak w bitewniakach jest, różnego rodzaju. No i po prostu zazwyczaj się grało w trybie 2H chyba, to jest 2 Heavy Weapon, czyli 2KH, czyli 2000 punktów postać mogła mieć. No i tam trzeba było robić po prostu. Na początku brało się wyposażenie, a potem się dopakowywało poziom. Idą tu. Idą. Łoż ty kurde. Dobra, zdech. Dobra, zdech. Tu jest jeszcze. Macie szczęście, gównojady. Chyba ty. Ostrzywacz! Co jest z tobą? Schowaj się, bo ty, kurde. Teraz zginiesz i na tym się skończy twoja akcja. No, ja mam 92, więc... Więc właśnie tak się dzieje. Dobra, sejwnijmy. Wykryto. No tutaj kolos stoi za tym. Wow! Ale granatem dostałem. Ale. Oj, poziom. Wejdźmy. Jak ja w ogóle wyglądam na zewnątrz, że tak powiem. Nie ty. A nie, to strzywasz dostał. Łe. Broń palną chyba jeszcze dopakuję. Mi się wydaje, albo handelek. Broń palną, bo ty tu mi jesteś potrzebny, także do maksa jak się da i jeden w lekarza. Dobra, także to jest maks chyba dla strzywacza jako broń palną. Teraz będę mu pakował w umiejętności... Pakował w umiejętności z inne. Ty masz w ogóle kałacha? Masz. To mi kałacha póki co. Schylanko. Ja obadam, czy coś tu się dzieje innego. Tu mam mało punktów życia. Trzeba będzie się zjeść. Dobra, ty w razie czego tutaj stój. Ja luknę tutaj, przez okno. A tu mogę luknąć przez okno. Czy ktoś tu jest? Nie ma. Dobra. W razie czego strzelasz, ty idź tu, a my się zajmiemy, moi mini, drużyną śmierci. O, powykrywali nas. Jaka rzeź tu była. A nic nie zauważyłem nawet. Ale akcja. Ile mam? 98, to masz czaks tylko. Przeładuj sobie, bo ja cię widzę tutaj. Trzeba podpełznąć. No, tak żeby mieć przynajmniej 40. No, 40. I warto nie stawać właśnie, jeżeli ktoś napierdziela do nas z seryjki, nie warto stawać obok, bo on właśnie zazwyczaj tu gdzieś obok trafia i po prostu automatycznie dostaje ta osoba, która leży koło nas. Pięknie. Tu jest jakaś wsparcie jakieś. Dobra, lunetka. Ty, Jack, pójdź tutaj się schowaj. Jeżeli możesz się składać, to się składaj, jeżeli nie, to nie. Tu jest Robin. Sherwood. O, Robin Sherwood się może składać, bardzo ładnie. Bo Robin Sherwood ma dużo tego składania, a 50. Dobra, Robin Sherwood się schowaj tu. Czy tam ktoś jest? Tu jest kolo. Ładnie. Ło. Wow.
blisko rozwiązania całej sytuacji. Metka, ty się podnerw trochę. Znaczy podnerw. Na zdech. No gdzie mi tu robina? Napieprzasz, tu jest jeszcze jeden kolo. Podejdź za barykadę. Dobra. Luz. Wydaje, że luz. Tutaj jest skrzyneczka. Co skrzyneczka jest? Naboje dum-dum. Tak. Tak. Wrażenia plus 60. Także jak kolonia ma pancerza, to ma przesrane. Tylko że niestety do tej broni gorszy, że tak powiem, więc niestety będę musiał to sprzedać. Save nie mamy tu błażej, zobaczcie ile krwi. Jest, jest. Właśnie od tego jest percepcja. Potrzebna. Żeby go zobaczyć, pomimo tego, że siedzi po prostu na... nie jest za żadną zasłoną, czy czymś, to... jak widzimy, jak widzimy go nie widać. Dobra, zdech ubył. Potrzebujemy Robina, żeby on po prostu zobaczył, czy tam ktoś jest. Nie. Robin nie taki zły jest, słuchajcie. Może podejść jeszcze bliżej. A, to właściwie nie ma różnicy. Dobra, to ty sobie tutaj ten. Działaj. Ja sobie podejdę bliżej, tylko potrzebuję w razie czego lunetę. O, właśnie dlatego. Powiedziałem, że tam jeszcze ktoś jest. Oto co. Dobra, ten zdech, ten zdech, ten zdech. Prawdopodobnie wszyscy. Save'nijmy. Pobiegnijmy. Gdzieś tu. Później ich pozbieram, nie będę nic. Bawił się. Zbieractwo. I moi mili, tutaj jest jeszcze akcja. Przełączcie się wszyscy na tryb taki. Dobra, jak możecie to się zgadajcie, jak nie to trudno. I tu jest kolo. Dobra, muszą się rozproszyć, bo jak mówiłem, kolo będzie napierniczał z ryjki, więc